Festiwalowe Radio Opole. Specjalnie dla Opola na 96,5 FM. A ze mną jest Karolina Lizer. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie. Debiutantką to pani była 2 lata temu. Tak, na tym to festiwalu. Prawda. Teraz w premierach. No, myślę, że ja odczuwam to jako taki wielki awans. No, w życiu bym się nie spodziewała, że uda mi się dostać na ten koncert kiedykolwiek, więc spełniam marzenia i no bardzo się cieszę, że mogę tutaj z panem teraz o tym rozmawiać. To już jest, można powiedzieć, duże wyróżnienie, sam udział w tym koncercie, bo jednak no, była preselekcja wykonawców i utworów. Była, zdecydowanie. No, myślę, że czy to są premiery, debiuty, czy po prostu koncerty, zawsze stojąc na tym festiwalu właśnie i właśnie na deskach Amfiteatru Tysiąclecia, no to jest zawsze wielkie wyróżnienie. Dlatego, no bo tutaj byli ci najlepsi, tutaj byli ci, na których ja osobiście się wzorowałam, wzoruję się do tej pory. Do tej pory słucham czy Grechuty, czy Wspaniałej Demarczyk i to są moje największe inspiracje, więc no, to jest zaszczyt po prostu móc tutaj stać. I takiej biografii artystycznej już się wpisuje, prawda? Udział na festiwalu opolskim. Oj tak, tak. Myślę, że każdy artysta polski oczywiście chciałby odhaczyć w swoim życiu udział na tym festiwalu. Podczas 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki nawet będziemy gościli Helenę Wondraczkową, czyli nawet i czeski artysta tutaj może odhaczyć. Ona występowała, ale na festiwalu w Sopocie, który właściwie już nie istnieje, można powiedzieć, bo już bursztynowego słowika się nie rozdaje i nie przyznaje, a Karolinki pozostały na polu. To prawda, no ja też mam na imię Karolina, więc przyznam się, że jeśli kiedyś uda mi się mieć na swojej półce taką Karolinkę, no to pasowałoby to zdecydowanie. Proszę bardzo, udział w premierach, to jest jednak konkurs, jakby nie patrzeć. No jest szansa na to, żeby Karolinka stanęła na mojej półce. Porozmawiajmy chwilkę o utworze. Utwór nosi bardzo ładny tytuł. Czysta woda. Można wystąpić także na festiwalu eko jakimś. Ale właściwie to co to jest? To jest piosenka... Ja mówię, że ona jest słowiańska. Ona jest też trochę wzorowana na kulturze muzycznej Bałkan. Tam słychać właśnie takie słowiańskie, bałkańskie rytmy. Ale jeśli chodzi o treść, to jest bardzo, bardzo polska. Oczywiście jest po polsku wykonywana i ona opowiada o przemijaniu. Opowiada o naszym życiu. Przypomina nam o naszych dziadkach, pradziadkach. Przypomina nam tradycję naszą polską. W tej piosence wspominamy makatki, które no, sporo z nas pamięta właśnie z domu dziadków, co no, jakby takie ciepłe uczucie dzieciństwa nam przypomina. Ale to, co dla mnie najważniejsze w tej piosence, to ona jakby próbuje przypomnieć i zwrócić uwagę na to, że to jest ważne, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, mimo że właśnie czasy się zmieniają, że wszystko wydaje się być zupełnie inne, jak byłam mała, jak byli moi dziadkowie, jak jest teraz, że tak naprawdę świat przewraca się do góry nogami nawet w ciągu naszego życia, to że jakieś takie podstawy życiowe, żeby być szczęśliwym i żyć dobrze, są takie same i warto się ich trzymać. No to jak już będzie występ festiwalowy, to ja tutaj wyjdę ze studia i usiądę sobie na widowni i wtedy się wtopię w ten utwór. No mam nadzieję, że uda mi się pana zabrać właśnie do krainy naszego dzieciństwa i do krainy wspomnień. Bo sam opis już jest przepiękny. No, to się bardzo cieszę. No mam nadzieję, że piosenka nie zawiedzie też. Trzymam kciuki, bo to jest konkurs, to proszę państwa premiery. Właściwie można powiedzieć, że jest w tym roku bardzo mocna ekipa w premierach. Tutaj ta konkurencja jest duża. Tak, oj, jest ogromna, ale mnie to cieszy. Ja zawsze, zawsze, no i też jak zobaczyłam właśnie, kto jest w premierach, to się tak ucieszyłam, że mogę wystąpić na jedynym koncercie z panią Stanisławą Celińską, bo jestem jej wielką fanką, no i to jest zaszczyt właśnie być na jednym koncercie z taką osobowością. A ja się cieszę, że ona już po raz kolejny występuje w Opolu i powiem szczerze, w Opolu na festiwalu, bo też występuje często ze swoim recitalem na przykład w Opolskim Teatrze, gdzie zupełnie inna atmosfera panuje i zupełnie inaczej to robi. A może w tym roku tych statuetek będzie 10? Nie. Jednak jest tak, że jeden wykonawca wygrywa. No,
nie porównuję do pani Stanisławy Cylińskiej, bo kilka razy tutaj śpiewała, ale są tacy wykonawcy, patrzę tutaj, którzy po raz pierwszy na scenie opolskiej wystąpią, to pani już ma doświadczenie. Obycie z publicznością opolską, z tymi kamerami tutaj, no i w ogóle z tą sceną. To prawda, no ten pierwszy raz to był takim trochę, bym powiedziała, wstrząśnięciem, a teraz to się czuję, jakbym wróciła do domu. To się bardzo cieszę, znam takich artystów, którzy tutaj powracają, tak jak do domu mówią, no Grzesiek Skawiński z Kombi zawsze mówi, że nie, no tam gdzie on tam w Trójmieście mieszka, on tu w Opolu mieszka, tu się czuje jak w domu i życzę, żeby pani też tak, takie miała dobre wspomnienia z naszego festiwalu i Opola. Ja uwielbiam właśnie opolskie miasto, Opole, uwielbiam właśnie spędzać tutaj czas, szczególnie jak jest taka piękna pogoda i bardzo, bardzo dziękuję. Karolina Lizer, dziękuję bardzo. Do zobaczenia i usłyszenia. Do usłyszenia. Festiwalowe Radio Opole. Specjalnie dla Opola na 96,5 FM.